1 września ma już dojść do połączenia czterech wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z terenu Dolnego Śląska. Tak zdecydowali radni Sejmiku Wojewódzkiego. WORD-y działające obecnie w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu wejdą w skład tego wrocławskiego. Chodzi przede wszystkim o sprawne zarządzanie. To tylko o to chodzi. Ilość, dotarcie do egzaminów dla mieszkańców tak naprawdę to nic, w niczym się negatywnym nie odbije. A czy to oznacza, że było źle w tym? Nie, no chodzi o centralne jak gdyby takie zarządzanie. Będzie jeden jak gdyby wspólny menadżer, który będzie kierował tymi wszystkimi ośrodkami boardów w tych miastach. Ale nie wszyscy radni byli zgodni. No nie, no koalicji nie wszystko przegłosowaliśmy, no byliśmy zgodni. Jeśli chodzi o koalicję bezpartyjnych samorządowców i radnych Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście argumenty zdecydowały, że poparliśmy ten wniosek i on już wchodzi w życie. Połączenie nie będzie miało wpływu na liczbę ośrodków egzaminacyjnych, których jest w sumie 14. Dalej będzie też funkcjonował ośrodek egzaminacyjny w Bolesławcu, który jest obecnie oddziałem Wojewódzkiego Ośrodka w Jeleniej Górze. Dyrektorzy zostają, to jest ważne, na swoich stanowiskach, czyli ruchów kadrowych żadnych nie będzie. To tylko będzie usprawnienie. Zapewnia Państwa, no przekonywał nas koalicjant, bo bezpartyjni samorządowcy przekonywali nas, że nic się, no właściwie nic złego nie stanie, tylko stanie się samo dobro, będzie dobrze. Dolnośląskie władze samorządowe podkreślają też, iż połączenie WORD-ów ma na celu zapewnienie im płynności finansowej, szczególnie w momentach takich, jaki nastąpił w dobie kryzysu COVID-19. Dolny Śląsk będzie drugim regionem w Polsce po województwie łódzkim, w którym nastąpi takie połączenie. Nowa struktura będzie nosić nazwę Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego.